jest 24 czerwca, godzina 5 rano, a wy słuchacie audycji Poranny Gniot dla widzów na kanale Szef Sztabu. Kto rano wstaje, temu mops nie daje. A w dzisiejszym programie... Uniwersum Info. Zupełnie nowe fakty w sprawie klanu RODO. Co w komentach piszcie, czyli o czym mówią widzowie Uniwersum. Oraz sekcja najlepszych komentarzy. Uniwersum Info. Nowe fakty w sprawie klanu RODO. Świat jest mały, Białystok jest mały, a YouTube jest jeszcze mniejszy. Pewnego pięknego dnia dostałem szokującą wiadomość od widza o treści. Cześć, właśnie uświadomiłem sobie, że moi rodzice kupili mieszkanie od gościa, który wyrzucił łosi na ulicę, a raczej przesiedlił ich pod blok. Tutaj trochę wyjaśnię nawiązanie dla tych, którzy nie widzieli wcześniejszego filmu. Łosie, posiadając jeszcze kilka wyłudzonych mieszkań socjalnych, po eksmisji z celowniczej zamieszkali w samochodzie pod blokiem, próbując szantażem emocjonalnym zmienić decyzje administracyjne. Ale już wracając do oryginalnej wiadomości. Matka Jana RODO jest chora na sylogamię, czyli patologiczne zbieractwo. No i pewnie jeszcze parę innych ciekawych przypadłości. To wiele wyjaśnia. Tak jak zwróciłem uwagę w moim pierwszym filmie, Łosiowa za każdym razem w gazetach czy do kamer mówiła, że tak, czynsze opłaca, nie ma żadnych zadłużeń, a to po prostu zła spółdzielnia się na nią uwzięła i chce ją wyrzucić z domu. Akurat ją. Z całego bloku jej mieszkanie tak bardzo spodobało się zawsze z każdej spółdzielni, że koniecznie musiało ją wysiedlić. Nadawca wiadomości, znany na Wykopie szerzej pod pseudonimem Kubanek1, podesłał mi filmy, które potwierdzają jego wersję. Zacznijmy od filmu z ulicy Celowniczej 37. Materiał przedstawia stan mieszkania, który zastała komisja otwierająca te właśnie mieszkanie w celu dezynfekcji. Jeżeli właśnie jecie, to zastopujcie i odpuśćcie sobie ten film na jakiś czas. Pierwsze nagranie jest mniejszego kalibru i przedstawia celowniczą w trakcie czyszczenia po łosiach. Komentarz z wiadomości od widza. Generalnie mieszkanie było tak zarobaczone i przesiąknięte smrodami, że było trzeba wszystko zrywać do gołego. Matka Janeczka, z tego co pamiętam, zgromadziła tam wszystko, co dała radę unieść. Było to dosłownie wszystko. Od jakichś szmat czy podartych butów, pamiętam do dziś, jakieś takie małe dziecięce, po elementy, które można było zakwalifikować jako na przykład nadkole od stara. Łosica gromadziła dosłownie wszystko. Najgorsze było to, że toaleta w momencie wjazdu na chatę była cała zawalona. A smród wydostający się z pewnych miejsc jasno wskazywał na to, że nasi milusińscy swoje potrzeby fizjologiczne załatwiali jak i gdzie popadnie. Przypomnę, że mieszkanie było do tego stopnia zarobaczone i przesiąknięte smrodem, iż było trzeba dosłownie wszystko zdzierać do elementów konstrukcyjnych. Odpady organiczne również były. W jakim celu znosili śmieci typu resztki z obiadu, nie mam pojęcia. Swego czasu, jak szukaliśmy mieszkania, czyli plus minus te 9 lat temu, sprawa łosi była dość głośna. Matka jeszcze była na tyle dobrą aktorką, iż mówiła ludziom z innych klatek, że wszyscy są źli i to właśnie właściciel podrzuca im śmieci, bo chce ich w ten sposób zmusić do wyprowadzki, no bo oczywiście chciwiec chce sprzedać ich lokal. No i reasumując, wykreowali się w społeczeństwie na tak bardzo poszkodowanych, że ludzie im tam codziennie przynosili jedzenie do samochodu, a nawet kto odważniejszy, to zapraszali na obiady. Oczywiście z racji potwornego smrodu, jaki powodowała na swojej klatce, która niestety wręcz tonęła w odorze, lokatorom ze swojego pionu nie mogła nic takiego nawkręcać, ale to właśnie na tych biednych nieszczęśników inni ludzie z bloku patrzyli jak na katów i oprawców biednej starszej pani z synem. Wcześniej i później działali tak samo. Zajmowali mieszkania, robili mega syf i byli po jakimś czasie wywalani. Aczkolwiek chyba tylko po wyrzuceniu z mojego domu postanowili zamieszkać pod blokiem w aucie na przeszło pół roku i udawać wielce poszkodowanych. To jest koniec oryginalnej wiadomości od Opa. Teraz pozwólcie, że zaproszę was w podróż do kolejnej lokacji, w której łosie zrobili co swoje.
czyli zamienili życie dziesiątek ludzi mieszkających z nimi w jednym bloku w piekło. Przytoczę tu artykuł pani Elżbiety Suchowierskiej z 20 lipca 2008 roku. Rano na podłodze aż chrzęści od karaluchów. Sąsiedzi pani Jadwigi oklejają jej drzwi wejściowe taśmą, ale to nie pomaga. Codziennie z mieszkania wychodzą gromady insektów. Jak dobrze słyszycie, pani Teresa tu przedstawia się mieszkańcom jako Jadwiga. A oni tak przekazali to prasie i prasa tak napisała. Ale nie dajcie się zwieść, to wciąż rodzina dendronów. Łosica znana była z podwójnych tożsamości, zależnie od bloku, w którym obecnie się znajdowała. Gdyby nie to, plus różne nazwiska każdego z członków rodziny, nie byłoby im tak łatwo wyłudzać mieszkań. Śmierci jakby leżał tam trup. Sąsiedzi z bloku przy ulicy Antoniukowskiej pokazują drzwi na trzecim piętrze. Owady rozlazły się już po całej klatce. Są w żywności, w łazienkach, wędrują po ścianach i pościeli. Sąsiedzi zebrali się na trzecim piętrze przed drzwiami sąsiadki. 12 osób. I opowiadają o pani Jadwidze, która w swoim mieszkaniu na trzecim piętrze urządziła magazyn na odpady. Cała klatka czteropiętrowego bloku pełna jest karaluchów. Pani Jadwiga i jej syn pojawiają się w mieszkaniu bardzo rzadko. Przychodzą obładowani tym, co znaleźli na pobliskich śmietnikach. Zazwyczaj w nocy, żeby nie spotkać żadnego sąsiada. A przynoszą dosłownie wszystko. Stare reklamówki z odpadami, futryny okien, zepsute telewizory, niedziałające lodówki. Bóg wie co jeszcze. Wszystko zostawiają w mieszkaniu. Widziałem kiedyś przez uchylone drzwi, jak to wygląda, wtrąca sąsiad. Worki ułożone pod sam sufit. Tylko ścieżki zostawione, żeby można było przejść przez mieszkanie. Odpady rozkładają się. Nie dość, że okropnie śmierdzi, to jeszcze stada karaluchów rozchodzą się po wszystkich mieszkaniach w naszej klatce. Polewamy podłogę i ściany środkami chemicznymi, ale karaluchy chyba się odparniają, bo już nic na nie nie działa. Już każdy sąsiad pani Jadwigi odwiedził administrację. I to nie jeden raz. W końcu w 2002 roku napisaliśmy petycję. Przyszli, posprzątali jej mieszkanie. Było tego chyba kilka kontenerów. Ale co z tego, jeśli już po kilku miesiącach znów było to samo? A co śmieszniejsze, kobieta podała administrację do sądu, bo rzekomo skradziono jej telewizor, pieniądze i złoto. Od tamtej pory boją się do niej wchodzić. Zamiast zająć się panią Jadwigą, wysyłają sprzątaczkę. W piątek kierownik krzyczał na kobietę, żeby czyściła drzwi z karaluchów. Dziewczyna płakała, ale musiała to robić, bo straszyli ją, że ją zwolnią. No, biedaczka musiała być zatrudniona chyba u Janusza Tracza. Nie mamy gdzie się zwrócić. Próbowaliśmy nawet w sanepidzie, ale oni nie wchodzą do prywatnych mieszkań. Sanepid tylko potwierdza, że dezynfekcja powinna być prowadzona przez spółdzielnię i nic poza tym. Próbowaliśmy nadać nakaz eksmisji uciążliwej lokatorce z Antoniuka 19A, bo znamy trudną sytuację sąsiadów. Mówi zastępca kierownika administracji osiedla Przyjaźń z białostockiej spółdzielni mieszkaniowej. Ale sąd odrzucił wniosek, bo nie było oficjalnych skarg na lokatorkę. Twierdzi. Jego zdaniem to mieszkańcy powinni wystąpić o eksmisję sąsiadki. Kilkakrotnie jako administracja próbowaliśmy wejść do mieszkania, ale za każdym razem ona je porządkuje. Mamy związane ręce. Musimy mieć na piśmie, że lokatorka ewidentnie przeszkadza swoim sąsiadom. No cóż, sąsiedzi nosili już pisma, chodzili do administracji i nic to nie dało. Pozwiemy administrację. Może wtedy przypomną sobie o nas i wezmą się do roboty, mówi jeden z lokatorów. Próbowaliśmy skontaktować się z sąsiadką, ale nikt nie wie, gdzie na stałe mieszka. No dobra, to już koniec artykułu. Jakie wnioski z tych informacji? Moim zdaniem całkiem ciekawe. Po pierwsze, już wiadomo, po co łosiom było tyle mieszkań. Część z nich traktowali jako magazyn dla swoich znalezisk. Dlatego, na przykład w tych mieszkaniach, toalety były zawalone śmieciami, a okazyjne potrzeby załatwiano po kątach. Dlatego mieszkania praktycznie nie miały powierzchni życiowej, tylko ścieżki do odkładania na kubkę znalezisk do zmagazynowania. Dzięki temu, że nie mieszkali tam na stałe, byli bezpieczni od gniewu sąsiadów oraz trudno było ich stamtąd wyrzucić, bo chociażby trzeba było ich wcześniej złapać.
Tylko na samej Antoniukowskiej robi ludziom śmietnisko w bloku przez co najmniej 6 lat. Przez co najmniej 6 lat niczemu niewinnym ludziom karaluchy biegały po pokojach, a klatki śmierdziały wysypiskiem. Rok 2008. Lokatorzy z Antoniukowskiej walczą, by usunąć rodów ze swojej klatki. Rok 2009. Rododendrony koczują w samochodzie, udając, że nie mają się dokąd podziać po wypędzeniu z mieszkania i zlikwidowaniu magazynu śmieci na ulicy Celowniczej. Kurier Poranny znów robi o tym reportaż, nie powiązując zupełnie tej sprawy ze swoim własnym reportażem z 2008 roku dotyczącym karaluchów na Antoniukowskiej. Teresa Korol żali się, że tylko zupę jej z pomocy społecznej przyznali, a w artykule dominuje narracja szukania winnych po urzędach, łącznie z urzędem prezydenta miasta Białegostoku. Pomimo, że jak sami wskazują, w mieście jest około 200-400 miejsc noclegowych, do których łosie mogliby spokojnie się udać, ale sami tego nie chcą. No i rok 2019. Rodzinka Rodo, każdy o innym nazwisku, próbują przeciwstawić się eksmisji z kolejnego lokalu, w którym widać worki na śmieci, mało przestrzeni i ogólny chlew. Schemat jak zwykle ten sam, zła spółdzielnia się na nas uwzięła, czynsz płacimy, nie mamy zaległości, nie mamy niczego, potrzebujemy pomocy. I teraz najważniejsze. Wiem, że to wielu się nie spodoba, więc od razu uprzedzam. To nie mój wymysł, pogląd czy zdanie. To po prostu czyste fakty. Przy wszystkich tych akcjach pani Teresie K. Borodo w procesie zaśmiecania, a później ochrony wątpliwego dobytku aktywnie towarzyszył tylko jeden z dwóch synów. Był to Wiesław H. Borodo. Jan E. Borodo pojawił się w trakcie usuwania tylko z ostatniej lokalizacji, choć chyba nie do końca w 100% z własnej inicjatywy, lecz z potrzeby dania świeżej pożywki dla schematycznego wtedy jeszcze uniwersum. Schematycznego, czyli zamykającego się w kłótniach i zgodach na linii Krzysiek Major, Szkolna, Boboli. W wielkim skrócie chciałem zachęcić do dużej ostrożności w utożsamianiu działań rodziny Janka z samym Jankiem, bo wiele wskazuje na to, że jego udział w tych aferach był niewielki. Oczywiście i w drugą stronę nie można powiedzieć, aha, no spoko, to Szkolna już jest na pewno bezpieczna, nikt Krzyśkowi nie będzie przejmował chaty. Bo tak też nie jest. Nie wiem w ogóle co o tym myśleć, słaby ze mnie komentator spraw bieżących. Zostawiam was z tymi informacjami, abyście mogli wyrobić sobie własną opinię w temacie. Co w komentach piszcie, czyli o czym mówią widzowie Uniwersum? PVP Cox 08. Zrób gniota lub kronikę z wszystkimi dowodami na uzależnienie strusia, żeby go skonfrontować w jednym dużym materiale. Czy warto udowadniać coś, co jest powszechną wiedzą? Sajfan ze swoim cyklem o płaskiej ziemi pewnie powiedziałby, że tak, ale jakoś nie słyszałem, aby ktokolwiek w ogóle próbował podważać fakt, że Major jest leśnym koneserem materiałów budowlanych. Moim zdaniem to nawet trochę dobrze, że Major się tego wstydzi i że nie chce się przyznać, bo idąc z własną interpretacją za Kamilem Cyprianem Norwidem, nie ten ptak kala gniazdo, co je kala, lecz ten, co je kala i się tym przechwala. O takich problemach można mówić bliskim lub specjaliście, ale za żadne skarby nie powinno się o tym mówić publicznie. Opowiadanie bez tabu publicznie o słabościach, którym się poddajemy, degeneruje zarówno nas, jak i społeczeństwo. Zwiększa stopień przyzwolenia własnego i społecznego, akceptacji lub po prostu tworzy podejście typu: on ciągnie rozpuch, a ja tylko piję, więc w sumie to ze swoim problemem na tle jego problemu jestem naprawdę okej. No i kolejna sprawa. Trzymam kciuki za to, że któregoś dnia Major, tak jak Meksyk, chociaż spróbuje zawalczyć i nawet jeśli nie z jakimś długofalowym skutkiem, to tego właśnie mu serdecznie życzę. Komentarz. Co sądzisz o okrągłym stole bombaskim? Ta akcja robiła na mnie wielkie wrażenie w trakcie rozwoju sytuacji.
kiedy to właśnie z jednej strony Paweł z Warszawy opowiadał, że tutaj nagle zjazd Biura Bezpieczeństwa Bombaskiego, także ileś osobistości zostało przez Krzyśka zwołane na te obrady i w ogóle, że ktoś odpowiedział na to wezwanie i tam faktycznie się pofatygował. Robiło to na mnie duże wrażenie i byłem bardzo ciekaw, jak ważne będą te ustalenia, które zapadną, ale obecnie widać, że z dużej chmury wyszedł nam mały deszcz. Paweł z Warszawy w miarę przeforsował swoje stanowisko, okazało się, że rodzina RODO była tam tylko przelotnie, a na szczęście w ogóle nie brała udziału w obradach i ich zdanie nie było brane pod uwagę. Major jak zwykle stwierdził, że mu źle u Krzyśka, ale wyprowadzić się oczywiście nie chce. Krzysiek też stwierdził, że z majorem jest mu źle, bo major za mało robi i że powinien się wyprowadzić, ale nie chce, żeby się wyprowadzał. Jedyne co moim zdaniem jest na duży minus całego zebrania, to brak decyzji o odgruzowaniu drugiego pokoju. Jan Euborodo już wtedy był zadomowiony na Szkolnej i nie ma co dyskutować z faktami dokonanymi. On na Szkolnej już był, wrósł w nią i jeszcze trochę tam pobędzie. A problem z miejscem narasta wraz z ilością nowych osób na Szkolnej. Przecież już z majorem we dwóch było im ciasno. Teraz to dopiero musi być tam ścisk. Mech rzeczny. Szefie, proszę cię z całego serca. W poniedziałek zrób gniota na temat ostatnich wydarzeń na Szkolnej. Wielkim powrocie Fiodorczuka i konfliktami między aktorami Belwederu. Sławek, major, Fiodor i tak dalej. Fakt, że Fiodor swoim powrotem na Szkolną w tak nieoczekiwanym momencie zrobił potężny zwrot akcji. Co więcej, na lajcie z majorem i później na kononowym lajcie atakował Sławka, co jeszcze bardziej mnie zdziwiło. Jeśli okaże się, że były redaktor wejdzie w stałą współpracę z majorem i Meksykiem, a tak teoretycznie Sławek stanie przy Kononie i Łosiu, to właściwie zapowiada nam się największa wojna, jaką widział uniwersum. Wojna, w której zakładam, że może dojść nawet do rękoczynów. Ale nie wyprzedzajmy faktów. No i sekcja najlepszych komentarzy. Triko V2. 5 rano, poniedziałek. Trzeba iść do roboty, bo na donaty dla Knura i Majora trzeba zarobić. EET, fuk. Zuzia założyła biuro interwencji uczniowskiej. Zapomniałeś dodać, że powiedziała szanowne państwo, kochani moi. Patryk 10.18. Jak czekałem co poniedziałek na grę o tron, to teraz czekam na gniota. Dmitrij Tietuchin. Trochę nie ma co się dziwić kniaziowi warmeńskiemu, że porównuje się do Jezusa, skoro ludzie z różnych stron przybywają złożyć mu hołd, okraszając te wydarzenie rozmaitymi darami bożymi. Drugi kał Sławka. Przywaliłem w powiadomienie, jak major w piwo od Fiodorczuka. To już wszystko na dziś. Życzę wam dobrego dnia i pozdrawiam. Szef sztabu.